Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii. Krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o ptakach w naszych polskich lasach oraz wokół nas, ludzi. Przekonasz się, jak fascynujący jest to świat. Posłuchasz również bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby tego właśnie podcastu pod tytułem Jaskółka, Jerzyk i Kukułka, a dowiesz się z tej opowieści, że każdy z nas jest tym, kim jest, a także o tym, jak silna jest moc przyjaźni. Cała nasza rodzinka serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Cześć! Kiedy myślimy o lesie, słyszymy szum drzew. Kiedy pada w nim deszcz, słyszymy spadające krople wody uderzające o liście. Ale jeśli wsłuchamy się w ten szum, usłyszymy również odgłosy przeróżnych ptaków. Usłyszymy samca kukułki, nawołującego swoją wybrankę, sójkę, która ma typowe skrzekliwe okrzyki, a czasami potrafi imitować głosy wielu różnych ptaków, takich jak na przykład puszczyka czy kruka. Jest również ekspertem w naśladowaniu kwilenia myszołowa. Choć jeśli porówna się te dwa dźwięki, z łatwością można odgadnąć, że jest to tylko marna imitacja. Czy już wiecie, o czym będziemy rozmawiać? O ptakach! Tak, dokładnie. Dziś porozmawiamy o polskich leśnych ptakach. Powiem Wam na początku, że w polskich lasach jest w stanie dzikim około 420 gatunków ptaków, z czego około 240 to ptaki lęgowe. Pozostałe gatunki to ptaki u nas zimujące, sporadycznie przylatujące lub migrujące przez teren Polski. Mówisz, że ptaki dzielą się na lęgowe, dzikie i emigrujące? A pozwól, Haniu, że ci wyjaśnię. Okej. Ptaki dzikie to takie, które są wolne, czyli na przykład takie, które nie żyją w zoo ani w klatkach. Poza tym w Polsce mamy ptaki, które właśnie u nas składają jaja i wychowują swoje potomstwo. Te ptaki nazywamy lęgowymi, a te, które wpadają do nas na wakacje, nazywamy migrującymi. Takie przelatujące ptaki. Przylecą, posilą się i polecą dalej. I pamiętaj, że te ptaki nie emigrują, tylko migrują, czyli przemieszczają się. Czy teraz rozumiesz, Haniu? Aj, aj, siostrycko! No to ja już też wszystko rozumiem. Nie jesteśmy tu w stanie oczywiście omówić wszystkich ptaków zamieszkujących nasze lasy, a nawet parki czy ogrody. Jest ich po prostu zbyt dużo. Ale postaramy się choć trochę Wam przybliżyć mieszkańców tych zielonych terenów. Wspomnieliśmy już kukułkę, sójkę, a nawet puszczyka i kruka. Jakie jeszcze ptaki możemy spotkać i usłyszeć w naszych lasach, ogrodach czy parkach? Rudzik! O tak, rudzik. Piękny, mały, z rudą piersią ptaszek. W Polsce jest on ptakiem wędrownym, który odlatuje na zimę do ciepłych krajów. Ale powiem Wam ciekawostkę, że w Wielkiej Brytanii jest to ptak osiadły przez cały rok. On tam żyje cały czas, ponieważ zima jest tam łagodniejsza, przynajmniej na południu. A czy bocian kojarzy się Wam z Anglią? No nie. A co ma bocian do Anglii? W Polsce bociany to symbol szczęścia i dobrobytu. Uznawany także za dobry omen par starających się o dzieci. W Wielkiej Brytanii bociana nie widziano od ponad 600 lat. Czasami widzi się tylko, jak przelatują przez wyspę. I tu taka mała dygresja dla Was, że Anglia to wyspa. Ale też nie widuje się całe przelatujące stada, tylko najwyżej z 20 bocianów sobie leci. Ostatni, oficjalnie odnotowany przypadek gniazdowania bociana białego w Wielkiej Brytanii datuje się na 1416 rok. Bociania para założyła wówczas gniazdo na szczycie katedry St. Giles w Edynburgu. Ale czy to prawda? No cóż, rok 1416, czyli XV wiek, bardzo dawno, dawno temu. To dokładnie 6 lat po bitwie pod Grunwaldem, kiedy Polacy i Litwini walczyli z krzyżakami.
ale od mniej więcej 2018 roku na podstawie porozumienia polsko-angielskiego do Anglii trafiają bociany, które z wielu powodów nie są w stanie latać. Takie przypadki są wysyłane właśnie do Anglii i pozwala im się zakładać tam rodziny i odnawiać populację bocianów w Anglii. Zgodnie z założeniem, każdego roku na terenie UK ma przychodzić na świat około 40 bocianów, a do 2030 roku ma powstać samowystarczalna populacja tych ptaków. Bo pomimo tego, że rodzice są nielotami z powodów zdrowotnych, to już ich potomstwo lata. Wcześniej też mówiliśmy, że w Anglii szczególnie południowej zimy nie są ostre, więc takie bocianki mogą tam zostać nawet w zimie. Albo odlecieć i wrócić latem, by założyć bocianie gniazdo. Wszystkie te działania polsko-angielskie mają na celu oczywiście odnowienie populacji bocianów w UK. Haniu, a czy ty wiesz, co jedzą bociany? Żaby? A nie do końca. W różnych bajkach mówi się, że bociany jedzą żaby, a to tylko taka częściowa prawda, bo żaba to mięso. A bociany jedzą dużo mięsa, bo do kilograma dziennie. Ich menu są przede wszystkim pasi koniki, dżdżownice, ślimaki, gryzonie, małe rybki, jak i czasami żaby, węże, krety, łasice, gronostaje, młode zające, a nawet pisklęta ptaków. Pamiętajcie, że bocian to mięsożerny drapieżnik. To wszystko prawda, Tosiu. A ja od siebie jeszcze dodam, że w zależności gdzie bociany się znajdują, to ta dieta jest zróżnicowana w zależności od tego, co mają pod ręką, właściwie pod dziobem. W Afryce bocianki będą zjadać na przykład owady, a przede wszystkim szarańcze, dżdżownice, małe gady, węże czy nawet skorupiaki. No a dlaczego te bociany w ogóle wracają do Europy na lato, skoro tam jest tak fajnie, ciepło? Bo jest im za gorąco? Tak, tak, jest im za gorąco. Brakuje wody i pokarmu w takie gorące lato. Więc na lato wracają do nas, a na zimę wylatują z powrotem do Afryki, gdzie temperatury nie są aż tak wysokie jak latem. No to już co nieco wiemy o bocianach. Pewnie niedługo wrócimy do tematu bocianków, ponieważ wiemy o nich bardzo dużo i chcielibyśmy się z Wami tą wiedzą podzielić. Mama, ktoś puka do drzwi! Nie, to tylko odgłos kolejnego mieszkańca lasu, czyli... Dzięcioła! Hania mówi spod stołu, dzięcioła. A w Polsce występuje aż 10 gatunków tego ptaka, ale takim najczęściej spotykanym to jest dzięcioł duży. On ma takie charakterystyczne, kontrastowe, biało-czarne upierzenie z elementami czerwieni. Wierzch jego ciała, skrzydeł, ogona oraz, uwaga, kupra jest czarny. Gardło oraz pierś są białe, takie przydzielone taką jakby tutaj czarną pręgą. Dzięcioła dużego można odróżnić od innych dzięciołów za pomocą jaskrawo-czerwonej dolnej części brzucha i tak zwanego podogonia. A jak już wspomniałem, jest tych gatunków aż 10 i dzielą się one nie tylko pod względem upierzenia, ale i swojego habitatu, czyli środowiska, w którym żyją. Dzięcioł zielony żywi się głównie mrówkami, dlatego częściej niż na drzewach można go spotkać na ziemi. Dzięcioł czarny jest największym polskim dzięciołem, ale nie jest on taki popularny jak biały, to znaczy ten biało-czarny z czerwonym brzuszkiem. Dzięcioł czarny żywi się larwami poczwarkami, dorosłymi owadami żyjącymi w drewnie, a także mrówkami. Swoją dziuplę ma wykutą w drzewie. Czasami można go pomylić z krukiem, szczególnie w locie, bo długość jego ciała dochodzi do 50 cm. Samiec ma na głowie czerwoną czapeczkę, a samica tylko czerwoną plamę na potylicy. I tych rodzajów dzięcioła jest, jak sami słyszycie, naprawdę dużo. To zostawmy już pana doktora dzięcioła i przejdźmy do innych ptaszków. Co tam jeszcze spotykamy w tym lesie, jak idziemy sobie na spacer? Kwiczoła. Co? Kwiczoła, czyli drozda. To taki niewielki szarawo ubarwiony ptaszek, znany jako jeden z najgorszych leśnych śpiewaków. Mi z lasem najbardziej oprócz oczywiście dzięcioła kojarzy się kos. Posłuchajmy jego śpiewu. Ale się zamarzyłam. Kosy to niewielkie 30-centymetrowe czarne ptaki z charakterystycznym żółtym dziobem. A wiecie, że nasze leśne kosy zwyczajne odlatują w październiku i listopadzie, a powracają w marcu lub kwietniu? I powiem Wam jeszcze, że potrzeba było niemal 100 lat, by kos stał się gatunkiem osiadłym. Ptak ten coraz częściej zamieszkuje tereny miast przez cały rok i nie odbywa jesiennych wędrówek na południe, czyli staje się ptakiem osiadłym.
Ja lubię być pasażerem auta, ponieważ jak mijamy jakieś mniej uczęszczane drogi, można na płotach zobaczyć takie duże ptaki. Widać, że obserwują. Ciekawe, czy myślisz o myszołowach, bo właśnie je można zobaczyć przy drogach i coraz częściej przy ruchliwych drogach. One tam siedzą i nieraz patrzą się tak mądrze na nas. Bardzo majestatyczne są te ptaki. Są one dość duże, bo rozpiętość ich skrzydeł to 120 do nawet 140 cm, czyli prawie tak jak nasza cała Hania. I choć stronią raczej od ludzi, to coraz częściej można je usłyszeć, a i zobaczyć w miastach. Polują na małe gryzonie, takie jak myszy, nornice, a nawet krety, ale nie pogardzą też padliną. Powiem wam jeszcze, że ludzie czasem mylą myszołowa z krogulcem. Nie wiem w sumie dlaczego, gdyż krogulec jest znacznie mniejszy od myszołowa. Odżywia się również inną zwierzyną. Czai się na swoje ofiary w sosnowym lesie i poluje na inne ptaki. Szybko zrywa się do lotu i lawiruje pomiędzy drzewami, by schwytać swoje ofiary. A myszołów krąży i krąży, wypatruje i atakuje. A innym dużym drapieżnym ptakiem jest orzeł bielik. Kojarzy on nam się przede wszystkim z godłem Polski. Jest on największym europejskim orłem. Rozpiętość skrzydeł to od 1,80 m do prawie 2,5 m. Ale pomimo wszystko nie jest to ptak ciężki. Jego masa ciała to niecałe 5 kg, czyli je nieszczególnie dużo. I wobec tego na koniec krótko pomówmy o dokarmianiu ptaków. O dokarmianiu powiemy wam tylko króciutko, ponieważ jest to temat na inny podcast. Pamiętajcie, szczególnie w zimie trzeba dokarmiać ptaki, ponieważ zazwyczaj dokarmiamy je latem, kiedy jest ładnie, kiedy jest świeci słoneczko, kiedy idziemy na spacer, a przychodzi zima, taka jak w tym roku, szczególnie ciężka, ponieważ ostatnie lata były raczej łagodne i potem takie ptaki zostają na przysłowiowym lodzie, a czasami ten lód nie jest przysłowiowy. Także zachęcamy do dokarmiania, do mądrego dokarmiania. Mądre, czyli chodzi zapewne o różnego rodzaju mieszanki. Bogate w witaminy i mikroelementy. Samym chlebem też można dokarmiać. Pamiętajcie tylko, że chodzi o to, żeby to nie był chleb spleśniały. Dokładnie. Nie może być to jedzenie spleśniałe, zepsute, odpadki po jakimś obiedzie. Ma być to przygotowane jedzenie specjalnie dla ptaków. No to jeśli chodzi o pogaduchy, to już prawie wszystko. Troszkę o tych ptakach się dowiedzieliśmy. Wiem, że nie wszystko. Sami przygotowując się do tego odcinka, przejrzeliśmy wiele stron internetowych i książek przyrodniczych. I temat jest naprawdę ciekawy i obszerny. Myślę, że niedługo zrobimy sobie taki cykl o zwierzętach. O tym, jak żyją zwierzęta w lesie, czyli zwierzęta wolne. Porozmawiamy również o stworzeniach mieszkających w miastach, również o roli zoo, ale to już w innych odcinkach. Chcielibyśmy również wam podziękować za fantastyczny odbiór naszego podcastu i za to, że nas słuchacie. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. A wy, kochani rodzice, pamiętajcie, że to od was zależy, czy wasze dzieci będą nas słuchać, bo większość naszych małych słuchaczy jest po prostu za mała, by samodzielnie włączyć na przykład YouTube'a. Mamy już małe plany, jak ułatwić naszym najmłodszym słuchaczom pamiętanie o czasie emisji naszego podcastu, a także stworzenie i udostępnienie dzieciom różnych materiałów związanych z naszym podcastem. Dzieciandiom! Jeśli macie jakieś życzenia, pomysły, to piszcie do nas na adres dzieciandia@gmail.com, czyli @gmail.com. A więc subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. A już niedługo wiosna. Tak, tak, kochani, niedługo wiosna. Wiosna, kwiaty i spacery. A teraz zapraszamy na bajkowisko pod tytułem Jaskółka, Język i Kukułko. Zapraszamy! Było ich troje, a każde inne. Jeśli chodzi o wygląd, to dwójka mniejszych ptaków mogła jeszcze od biedy uchodzić za rodzeństwo, choć on był cały brązowy, a ona czarna z metalicznym połyskiem i białym brzuszkiem. Oboje jednak mieli podobnie ukształtowane dzioby i czarne oczy. Postronny obserwator często miał problem z odróżnieniem tego, z jakim ptakiem ma do czynienia. Przynajmniej do momentu, gdy błyskał biały brzuszek. On miał na imię Łysk, a ona Bika,
co w ptasim języku oznacza odpowiednio szybki oraz błyskotka. I nie ma co ukrywać, takie też mieli charaktery. On był szybki we wszystkim, nie tylko w locie. O takich osobnikach mówi się, że najpierw coś zrobi, a dopiero później pomyśli. Ona natomiast błyszczała intelektem, a przede wszystkim mądrością. W szybkości lotu niewiele ustępowała przyjacielowi, lecz jak nikt inny potrafiła ostrzec przed niebezpieczeństwem, błyskając z dala swoim białym brzuszkiem, odbijającym światło słoneczne. Trzeci zaś ptak, ten szary z białą pręgą, wygląd miał nieco drapieżny i był niemal dwa razy większy od swoich przyjaciół. Po prostu siłacz, którego inne ptaki, a i polne myszy mieszkające na obszarze pomiędzy miastem a lasem, często myliły z krogulcem, drapieżnym jastrzębiem. Ale tylko, gdy był w locie, bo kiedy siedział, to już nie. Wówczas jednak można było dostrzec inną jego osobliwą cechę. Otóż jeżyk Łysk i jaskółka Bika mieli trzy palce skierowane do przodu, a tylko jeden do tyłu. Za to Koa, co w języku ptasim znaczy dzielny, czyli nasz siłacz, dwa palce miał skierowane do przodu, a dwa do tyłu. Przy czym jeden z tych tylnych palców, w razie potrzeby, obracał się od tyłu do przodu, tak bowiem mają wszystkie kukułki. A nasz olbrzym był właśnie kukułką. Choć o tym nasz bohater dowiedział się dopiero, gdy dorósł, a było to tak. Bika wykluła się w gnieździe umocowanym pod dachem ostatniego domu w mieście. Tego stojącego już na granicy pól, nieopodal wrzosowisk pomalowanego na błękitno. Samo gniazdo służyło już kilku wcześniejszym pokoleniom, także rodzicom małej jaskółki. Zbudowane było solidnie, z grudek gliny i wymagało jedynie niewielkich poprawek każdego roku. Widok, jaki się z niego rozciągał, był przepiękny. Patrząc lekko w lewo, widziała pola, dochodzące aż do granicy gęstego lasu. Z prawej zaś strony ciągnęło się wrzosowisko, ciągnące się aż do samego klifu, poza którym już było widać tylko bezkresne morze. Myślała, że cały świat jest właśnie taki. I jakież było jej zdziwienie, gdy podrosła i rozpoczęła swój pierwszy w życiu lot. Okazało się, że z drugiej strony niebieskiego domu widok jest zupełnie inny. Niekończący się ciąg innych domów i zabudowań, a także drzewo spotkań całej ptasiej młodzieży. Z kolei Łysk urodził się w domu zamieszkałym przez piegowatego kota i jego ludzką rodzinę. Nie w samym jednak domu, lecz we wnęce kamiennej ściany niewielkiego budynku gospodarczego, wybudowanego w pobliżu rozłożystego drzewa. W tym samym czasie rodzinie Pliszek, które miały swoje gniazdo w korzeniach tego drzewa, wykluły się młodziaki. Jednemu tak bardzo spieszyło się na świat, że urodził się dwa dni przed innymi. Gdy jego rodzeństwo strzepnęło z siebie resztki skorupek od jajek, okazało się, że jest również większy. A gdy cała szóstka zaczęła obrastać puchem, to i jego kolor, i jego miękkość była odmienna. Rodzicom to nie przeszkadzało, gdyż kochali wszystkie swoje dzieci. A że był bardzo opiekuńczy, duży i silny, to też jemu zlecali opiekę nad rodzeństwem w czasie, gdy odlatywali z gniazda w poszukiwaniu pokarmu. A i później, gdy pisklaki zamieniły się w młode ptaki, które częściej niż w gnieździe przebywały z innymi ptakami w rozłożystej koronie drzewa oraz okolicy. Koa wywiązywał się z zadania doskonale. Łysk obserwował to wszystko ze swojego gniazda, a gdy nauczył się latać, to zaprzyjaźnił się z pliszkami, także z tym dryblasem. Drzewo stanowiło miejsce, gdzie przesiadywały młode ptaki z całego miasta. Od rana do wieczora słychać było cudowny koncert wszelkich możliwych ptasich dźwięków. Pomimo ich harmonii, to nie był żaden występ. Po prostu ptaki wesoło ze sobą rozmawiały i nawiązywały znajomości i przyjaźnie. To właśnie tak poznali się Łysk, Bika i Koa. Gdy osiągnęły dorosłość, przyszedł koniec lata. Na spotkania na drzewie przylatywało coraz mniej ptaków. Z każdym dniem robiło się bardziej pusto. Z każdym rankiem było coraz bardziej cicho. Koa, który bardzo lubił wsłuchiwać się w ptasie rozmowy,
pewnego dnia spostrzegł, że jest sam. Jego rodzeństwo zaczęło żyć swoim życiem i odleciało. Również rodzice mieli odlecieć gdzieś daleko za 2-3 dni. Cisza i pustka. Koa, który zwykle milczał, otworzył swój dziób nieśmiało, wydał dźwięk, pytając: jest tam kto? Nikt nie odpowiedział. Powtórzył więc głośniej: halo, czy ktoś tu jeszcze jest? Na konar, na którym siedział, naraz przylecieli rodzice. Tata przyglądał mu się badawczo. Jak ty śpiewałeś? Zapytał. No, pytałem, czy jeszcze jest ktoś ze znajomych. Koa, ja pytałem, jak ty śpiewałeś, a nie co? No, normalnie. I zaprezentował swój pytający śpiew. Kuku, kuku. Synu, powiedział tata. Dlaczego kukasz? Przecież jesteś bliszką. Tylko tak umiem, tato. Powiedział Koa, spuszczając swój wzrok. Wówczas podeszła do niego mama. Końcówką skrzydła ujęła syna pod dziobem i uniosła jego głowę. Spojrzała wprost w jego czarne oczy. Uśmiechnęła się najbardziej matczynym uśmiechem, a następnie rzekła: synku, coś mi się wydaje, że jesteś jak ciotka Ila, moja siostra. Koa spojrzał na nią zdziwiony. Ciotka Ila była nieco zwariowaną i odmienną samiczką w całym ich rodzie. Choć była kukułką, to sama uznawała się za pliszkę. Urodziła się w rodzinie pliszek, dorastała z nimi i nie wyobrażała sobie życia poza ich rodem. Tak to już bowiem jest, że kukułki podrzucają swoje jaja innym ptakom. Zwykle tym samym, wśród których sami się wykluli i dorastali. I chyba będziemy musieli porozmawiać z nią o tobie, kochanie. Kontynuowała mama. To ważne, bo ona jest chyba twoją mamą, która dała ci życie, a ja tą, która cię wykarmiła i wychowała. Jeśli tak jest, to musi jej być bardzo ciężko. I porozmawiali. Siostry objęły się serdecznie, z wielką miłością. A Koa miał od tej pory nie tylko tatę, ale i dwie mamy. Tą biologiczną, która dała mu życie, i tą najbardziej ukochaną, dzięki której dożył wieku dorosłego. I był pliszką, która jest kukułką. Bo dlaczego nie? No, Koa, powiedziała Bika, gdy opowiedział o wszystkim jej i Jerzykowi. To teraz nie możesz narzekać na brak zajęć na Dzień Matki. I zaśmiała się. Łysk również parsknął śmiechem. A Koa patrzył to na jaskółkę, to na Jerzyka. Przyjaciele, powiedział, udając, że mówi z przekąsem. A potem się zaśmiał. A gdy się już wyśmiali, to zaczęli rozmawiać o tym, jak widzą swoją przyszłość. Im dłużej jednak rozmawiali, tym bardziej zdawali sobie sprawę, że czeka ich rozstanie, przynajmniej na czas zimy, bowiem każdego roku odbywały się ogromne migracje ptaków. Jaskółki i jeżyki odlatywały daleko nad gorący afrykański ląd, aż do południowego jego końca. Pliszki natomiast jedynie na nieodległe zimowiska. Koa był co prawda kukułką, ale jako członek rodu pliszek winien polecieć z nimi. Ta decyzja należała jednak tylko do niego, gdyż jako kukułka mógł również lecieć do Afryki. Postanowił jednak zostać. Jak zostać? Tutaj? Dziwił się Łysk. Przecież przyjdzie śnieg i mróz, a ty możesz tego nie przeżyć. Nie tylko od samego zimna. Przecież nie masz żadnych zapasów jedzenia. Jednak wszelkie argumenty przyjaciół nie przekonywały kukułki. Koa uparł się, że zostaje. I pewnie tak by się stało, gdyby nie nagłe przybycie Ważki. Ta podleciała do Biki i coś cicho do niej powiedziała. Jaskółka spoważniała. Kiwnęła potakująco główką w stronę Ważki, która uśmiechnęła się i odleciała. Spełniła swój obowiązek. Reszta należy do ptaka. Jaskółka odwróciła główkę do przyjaciół. Chwilę nad czymś pomyślała i poprosiła ich, by polecieli za nią, a ona wszystko wyjaśni im w drodze. Łyskowi nie trzeba było powtarzać, gdyż jako jeżyk zdecydowanie wolał spędzać swoje życie w powietrzu. Gdyby to było możliwe, to chciałby nigdy nie dotykać niczego, co jest związane na stałe z gruntem. Po prostu kochał latać. Uwielbiał powietrzną przestrzeń. A Bika zaczęła wzbijać się wysoko, coraz wyżej. Koa ledwo nadążał za przyjaciółmi, którzy lecieli tak, aby stworzyć zwartą grupę i dostosowali prędkość lotu do kukułki. W tym samym czasie Bika opowiedziała o tym, iż koty, które mieszkają w domu, gdzie jest rodzinne gniazdo, to nie są zwykłe koty, lecz takie specjalne księżycowe.
a teraz przebywają w jakiejś innej krainie, gdzie potrzebują pomocy. A konkretnie to pewnego ziela, które rośnie tylko w jednym miejscu, które znajduje się bardzo wysoko. Oba ptaki przyjęły to tłumaczenie, choć nie do końca rozumiały, o co chodzi. Ale skoro Bika potrzebuje ich pomocy, to po co cokolwiek tłumaczyć? Niech tylko powie, co mają zrobić. Jeśli to jaskółka musi zdobyć to ziele i komukolwiek dostarczyć, to oni są od tego, aby swoje zadanie wykonała. Reszta nie ma większego znaczenia. W końcu są przyjaciółmi. W pewnym momencie Jerzyk zauważył, że w powietrzu znajduje się coś jakby wir, tworzący odrębny tunel w przestrzeni. Koa dostrzegł to dopiero, gdy cała trójka w niego wleciała. Zrobiło się ciemno, po chwili granatowo, w końcu niebiesko i znaleźli się wśród niekończących się gałęzi i liści. To drzewo, powiedziała Bika, a Koa spostrzegł, że nie jest już ani mniejsza od niego, ani też w żaden sposób inna. Wyglądała zupełnie inaczej niż jaskółka, a jednak nią była. Podobnie było z Jerzykiem. Spojrzał na swój tułów i spostrzegł, że jest z nim podobnie. Bika wysunęła swoje łapki do przodu i przysiadła na konarze. Obok wylądowali przyjaciele. Nie wiedziałam, że wy też się przemienicie, powiedziała do nich. A to co to? Dlaczego? Zapytał Łysk. Tutaj przyjmujemy swoje prawdziwe oblicza. To matka wszystkich krain. Drzewo! Powiedziała to tak, jakby to wyjaśniało wszystko. I my już tak zawsze będziemy wyglądać? Zapytał Koa. Nie, tylko tutaj. Ale nie mamy teraz czasu na to, abym pokazała wam coś więcej. Gdzie jest to ziele? A czego szukamy? Takiej zielonej rośliny z żółtymi kwiatkami. Chodzi ci o jaskółcze ziele. Zdziwił się Koa. Znasz? Tym razem zdumiona była Bika. Nie wiedziałam. Tak, szukamy glistnika, ale nie takiego jak u nas. Ten w naszym świecie to odbicie tego właściwego, który rośnie tylko tutaj. Koa rozglądał się i dostrzegł żółty błysk na niższym poziomie drzewa. Może tam? Wskazał pazurem. Polecieli. Bika spojrzała na roślinę i jej twarz ozdobił uśmiech. Nie spodziewała się znaleźć jaskółczego ziela tak szybko. Musimy delikatnie zerwać całe łodygi. Uważajcie, bo to, co z nich wycieka, jest bardzo niebezpieczne. To taki kwas. Faktycznie. Po oderwaniu zielonej łodyżki na jej końcu pojawiła się żółta ciecz, która lekko bąbelkowała. Wolno! Powiedziała przez zaciśnięty dziób i wzbiła się do góry. Koa pomyślał, że muszą odnaleźć ten sam tunel powietrzny, aby dostać się tam, gdzie czeka na nich ta kotka z księżyca. Mylił się. Lecąc szybko w górę strzelistym i prostym lotem, nagle otoczył ich tunel liści. Zrobiło się ciemno. I nagle wlecieli w jasne światło. Cała trójka musiała na chwilę zamknąć oczy. Gdy je otworzyli, szybowali w przestworzach. Wyglądali zupełnie tak, jak w swoim świecie. Jaskółka, Jerzyk i Kukułka, trzymające w dziobach zielone łodyżki, na końcu których jaśniały żółte kwiatki. Przez chwilę poddali się swobodnemu szybowaniu. Bika jakby czegoś nasłuchiwała. Koa zrobił to samo i usłyszał przepiękną melodię, która jakby wskazywała im drogę. Cała trójka odchyliła lekko skrzydła do tyłu i lotem koszącym skierowała się ku ziemi, uważając, by nie utracić cennego ładunku. Wlecieli w korony drzew leśnych, rozpostarli skrzydła dla wyhamowania lotu i uważnie spojrzeli w stronę źródła melodii. Na ziemi leżała istota ze zdeformowanym ciałem. Ciężko było ustalić, jakie to zwierzę, jeśli to było zwierzę. Obok zaś siedziała zwykła, niczym nie wyróżniająca się kotka, która w swojej łapce trzymała jakąś napuchniętą część wystającą z tego czegoś leżącego na leśnym poszyciu. Przyjaciele wylądowali. Dziękuję za tak szybkie przybicie, Bika, powiedziała kotka. Jaskółka podeszła do niej i lekko rozchyliła dziób. Księżycowa istota ostrożnie ujęła roślinkę, a następnie bardzo delikatnie zaczęła ją ściskać nad czymś, co mogło być głową leżącej istoty. Kap, kap, kap.
ściekał żółty płyn. Po chwili zaczął jakby skwierczeć, zaś kotka wzięła łodygę od Jerzyka i powtórzyła całą operację nad środkową częścią tego stworzenia. Gdy ta zaczęła skwierczeć, przejęła glistnik od koła i ponowiła czynność nad zadem istoty. A gdy cała powierzchnia jego ciała zaczęła bąbelkować, przyjaciele usłyszeli piękną melodię i musieli się jej poddać, lekko falując w jej rytm. Gdy koła ocknął się, zobaczył, że na ziemi leży osłabiony, lecz oddychający kocur, którego łapkę trzymała kotka, siedząca obok. Po chwili uzmysłowił sobie, gdzie jest. Przyjaciele jeszcze lekko bujali się na nogach. Jak zwykle, kukułka rodzi się pierwsza, usłyszał głos kotki. Twoi przyjaciele zaraz się ockną. Faktycznie tak się stało. A kotka przedstawiła się jako pani Xi. Następnie wskazała na swojego partnera i powiedziała, że to jest pan Hati. Potem natomiast opowiedziała przyjaciołom o jakiejś wielkiej bitwie, w której oba koty wzięły udział. Pan Hati został zaatakowany przez jakąś istotę posługującą się dziwaczną bronią. Zaraziła go jakimiś kurzajkami i wrzodami, wskutek czego jego ciało w szybkim czasie przyjęło groteskową postać. Tak dziwną, że nie można było nawet rozpoznać, iż jest kotem. I tylko glistnik, jaskółcze ziele z drzewa był w stanie go uratować. Jeszcze kilka dni przyjaciele spędzili z kotami. Gdy pan Hati nabrał sił, wraz z panią Xi wrócili do niebieskiego domu w innym świecie. Trójka przyjaciół poleciała do drzewa i w jego świecie spędziła cały zimowy czas. Do swojego świata rodziny i znajomych wrócili dopiero na wiosnę. A od tego czasu, gdy nadchodził czas migracji jesiennych, jaskółka, jeżyk i kukułka lecieli do świata drzewa i też mieli tam co robić, ale to już inna historia. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast, na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz słuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Konie!